Śpiewaliśmy na rozpoczęcie taką cudowną pieśń, prawda? Ona tak chwyta za serce. Mówi o takich bardzo dramatycznych przeżyciach, bardzo takich głębokich. Być może część z nas przeżywała takie rzeczy. Być może niektórzy jeszcze nie. Być może to sprzed nami, a być może nie. Ale tak zawsze, kiedy po raz pierwszy spotykałam się z Ewangelią, to zawsze mi się kojarzyło, że Bóg to jest kimś takim ponad wszelkie pojęcie, nie? My tutaj na ziemi sobie żyjemy, a Bóg jest taki, no taki wszech, z każdej możliwej strony i w każdej dziedzinie i w ogóle nie do ogarnięcia. Gdy czytam o doświadczeniach mężów bożych, wiecie, mężowie boży, nie? To nie jest Kowalski, to nie jest Nowak, czy tam po amerykańsku Smith, czy jakiś inny. To jest mąż boży. No oni to mieli doświadczenia. Czy jak wygląda przełożenie tej potężnej Ewangelii, tej potężnej mocy Bożej, tego niezwykłego Boga na nasze codzienne życie? I tak sobie pomyślałam, gdy w tym tygodniu czytałam, studiowałam sobie spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką. Czy Samarytanka jest mężem Bożym? Abstrahuję od tego, że nie jest mężem. Niewiastą Bożą? Nawet tak sobie teraz w tej chwili pomyślałam. Wiecie, mąż Boży to jest taki heros, a niewiasta Boża to jest taka pokorna kobieta, nie? Jakby to jakby troszkę inaczej postrzegamy. Ale czy Samarytankę da się umieścić w tych standardach, takim kanonie takiego duchowego męża Bożego? Takiej potęgi duchowej? No niewygodnie odpowiedzieć, że nie, bo to wypadałoby powiedzieć, że tak, no bo przecież jest o niej, nie. Ale przyglądając się samej tej rozmowie, chciałabym się z wami przyjrzeć tej rozmowie. Jak ona wyglądała? Jak kobieta, która była osobą potępianą w jej środowisku, bo nie bez powodu chodziła do studni w samopołudnie, kiedy nikogo nie było. Nie bez powodu do Pana Jezusa powiedziała, daj mi zawsze tej wody, żebym nigdy tu nie przychodziła. Ona była potępiana, ona była na takich tych niskich warstwach, takich pogardzanych. Ona sama sobą tak pogardzała. Jak z tej kobiety to się stało, że nagle była kimś, dzięki której uwierzyło całe miasto? Nie? Co takiego się stało? Czy coś takiego dzieje się w naszym życiu? Czy to jest tylko moment, który przeżywają wielcy mężowie Boży? Wydawałoby się, że ta przemiana powinna mieć miejsce co najmniej w czasie takiego zjawiska czy takiej sytuacji, no jak chociażby często wspominany autor pieśni właśnie, który traci swoich najbliższych w oceanie, a potem przepływa nad tym miejscem i mówi o Bożym pokoju, o Bożej miłości. Nie? To jest doświadczenie. Ale co Samarytanka przeżyła? Czy przeżyła coś takiego? No nie, nikogo nie straciła tam, prawda? A w takim razie chciałam wam zaproponować, żebyśmy otwarli 4 rozdział Ewangelii Jana. Spotkanie Jezusa z Samarytanką. I na kilka takich punktów chciałam się z wami podzielić kilkoma takimi myślami, które wierzę, że Pan Bóg gdzieś dał mi na myśl w tym tygodniu. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów i więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi, a była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Patrząc tak zupełnie takim surowym okiem, człowiek mógłby stwierdzić, był sobie nauczyciel w Judei, ale zrobiło się tam za głośno, no więc wrócił do siebie. No którędy miał wracać? No przez Samarię, no nie miał innego wyjścia. Musiał iść przez tą Samarię, no trudno. No i w końcu się zmęczył, no i usiadł sobie przy studni. Nie, no każdy się zmęczy i usiada przy studni. Ale czy tak w ten sam sposób patrzył na sytuację Pan Jezus? Czy on naprawdę musiał iść przez Samarię? Czy naprawdę musiał? On bardzo często w swoich podróżach, czy w czasie swojej wędrówki obchodził coś daleko, prawda? Albo szedł nagle nie wiadomo czemu do Tyru.
Czy naprawdę musiał dlatego, że tak było najprościej? Czy naprawdę musiał być akurat w mieście Sychar? Czy naprawdę z powodu zmęczenia usiadł przy studni? On był tak zmęczony, że już nie był w stanie, więc usiadł przy studni, a jest napisane, że uczniowie sobie poszli w tym czasie po jedzenie. No oni byli lepszej kondycji, a Pan Jezus był takim słabym i sobie usiadł przy tej studni, on już nie mógł dalej iść. Nie, czy to tak było? Czy z punktu widzenia Pana Jezusa tak było? Czy Pan Jezus wcześniej nie rozmawiał ze swoim Ojcem? Czy Pan Jezus nie usłyszał od Ojca, idź tam i tam poszedł? I chociaż uczniowie nie rozumieli, czemu idą przez Samarię, im się wydawało, że tak trzeba było, że musieli. Ale Pan Jezus chciał być w tym miejscu. Akurat w Samarii, akurat w mieście Sychar, akurat przy studni, akurat Jakuba, nie jakiejś innej, ale Jakuba, akurat w samo południe. Czy był tak bardzo zmęczony? Wyprzedzając troszkę tę historię, bo nie będziemy wszystkiego czytać, ale możecie sobie sięgnąć do późniejszych wersetów. Kiedy uczniowie przyszli już z jedzeniem, to się dziwili, czemu ty nie jesz? No czemu nie jesz? A Pan Jezus mówi, ja mam inny pokarm. Więc wiemy już, że Pan Jezus był w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Dokładnie w miejscu, dla których być może dla wielu ludzi ta studnia Jakuba to było miejsce, gdzie można przyjść się napić wody. Bardzo wiele osób w ten sposób traktowało studnię. Bardzo wiele osób dzisiaj na przykład traktuje kościół jako miejsce, gdzie trzeba iść. Gdzie tam się idzie, żeby coś trzeba dostać? Bo na przykład, no nie wiem, jest Wielkanoc, trzeba być raz w tygodniu, raz w miesiącu, przepraszam, raz w roku trzeba być w kościele, trzeba spowiedź wielkanocną. Wiele osób tak w ten sposób podchodzi, prawda? Przychodzą po coś, żeby coś dostać. Ale Pan Jezus przyszedł do miejsca, do studni Jakuba, do studni, którą wykopał Jakub, na miejscu, które kupił, to była jego studnia, to była jego własność. I Pan Jezus przyszedł do miejsca, które nie tylko dawało wodę, ale które miało swoją historię, które miało swoje znaczenie. Wiecie, jakie znaczenie dla Samarytan miało to miejsce? Samarytanie to... Często ja się spotykałam z taką opinią, że to znaczy odstępci czy Żydzi. Tacy z naleciałościami z Asyrii, bo to Asyryjczycy ich tu przesiedlili, w ogóle obce narody, tu jakieś się pomieszało to wszystko i totalny miszmasz tam jest. Znaczy nie wiadomo, w co oni wierzą. Ale sprawdziłam w internecie, kim naprawdę byli Samarytanie. I wiecie, co bardzo ciekawe, znalazłam rzeczy. Na przykład to, że Samarytanie, tacy rdzenni Samarytanie, niesamowicie dbają o czystość swojej religii. Do tej pory jest grupa ludzi, która się przyznaje do bycia Samarytanami. Liczy ta grupa około 750 osób, więc bardzo mało, bardzo mało. Oni niesamowity nacisk kładą na wierność zasadom. Są ortodoksyjni, dużo bardziej niż ortodoksyjni Żydzi. Małżeństwa są tylko w obrębie oczywiście tej społeczności, więc jest dużo też chorób z tym związanych, ponieważ to jest bardzo mała grupa ludzi. Ale są bardzo wierni. Dla nich studnia Jakuba to jest miejsce święte. To jest miejsce, gdzie tam właśnie Bóg powiedział, tam ja cię będę poił. I tak, i w ten sposób przyszła do tego miejsca Samarytanka. Bo popatrzcie, co dalej się dzieje. Wtedy, od 9 wersetu czytam. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, studnia jest głęboka, skądże wiesz, więc masz wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Widzicie, jak Samarytanka patrzyła na studnię? To nie było miejsce wody. To było miejsce, które dał im ich ojciec Jakub. Zatroszczył się o nich już zawczasu. To było dla niej takie, wiecie, takie precjozum rodzinne niemalże. Nie wiem, czy macie takie rodzinne pamiątki. To jest coś, co po prostu się bierze. Dzisiaj widziałam, jak tutaj Estera przyniosła wiersze od siostry Zuzi. Sprzed wielu, wielu lat, około pół wieku, wydrukowane jeszcze, wybite, napisane na maszynie do pisania, takiej bardzo starej. Takie zniszczona okładka, te kartki, takie przeżółkłe. Wiecie, jak to się chwyta? Estera stwierdziła, że ona to przepisze na komputerze, żeby to się nie zniszczyło.
Ta studnia Jakuba to nie była po prostu, wiecie, odkręcić kran, leci woda, albo no dobra, wyciągnę sobie. Nie, to było miejsce, które dostali od swojego ojca. Ojciec o nich zadbał i cały czas o nich dba. Tam woda ciągle jest. Tam można ciągle z niej pić. I przychodzi ktoś, kto mówi, ja mogę ci dać wodę żywą. I Samarytanka pyta, ale jak? Przecież ty nawet nie masz dostępu do tej wody, co tu jest. O czym ty mówisz? To jest woda, którą dał nam Jakub. To jest woda, która tu wypływa od wielu tysięcy lat. To jest miejsce niezwykłe. I ty porównujesz cokolwiek do tej wody? Kim ty jesteś? I wiecie, zastanawiałam się nad tym, dlaczego Samarytanka takie rzeczy pyta. Czy jesteś większy od naszego ojca Jakuba? Na zdrowy rozum, ja bym powiedziała, człowieku, ty oszalałeś. O czym ty mówisz w ogóle? Mnie by Jakub do głowy nie przyszedł. A już na pewno bym się nie zastanawiała, czy jesteś większy od Jakuba. Dla mnie to jest oczywiste. Jakub był największy. Ty jesteś zwykłym człowiekiem. Ale wiecie, mi mówi wyraźnie, że i Samarytanka w tym momencie była przygotowana na spotkanie z Jezusem. Ona wcześniej myślała o Jakubie. Ona myślała o dziedzictwie, które otrzymali. Ona myślała o tym Bożym błogosławieństwie, które tam cały czas było. Ona przychodziła po wodę nie tylko po to, żeby się napić, ale żeby znaleźć wytchnienie troszkę. W miejscu, o którym wiedziała, że ktoś o nią się zatroszczył. O nią, której nikt nie lubił, która była pogardzana przez innych, która wstydziła się innych, która wstydziła się czasami sama siebie nawet. Ale tam się czuła dobrze. I tam mogła z Jezusem, w tym miejscu, tylko w jednym, jedynym miejscu, mogła z Jezusem szczerze rozmawiać. I gdy zobaczyła troskę u Jezusa, gdy usłyszała te słowa właśnie, gdybyś wiedziała, znała Boży dar i gdybyś wiedziała, kim jestem, sama byś prosiła. Gdy zobaczyła tą troskę, miała w głowie już to, jest ktoś większy od Jakuba. Może to jest ten. Czy to ty jesteś naprawdę? Bóg nas w życiu przygotowuje do pewnych rzeczy. Z zewnątrz nikt o tym nie wie. My czasami nie do końca sobie zdajemy sprawę. I nagle przychodzi taki jeden moment, kiedy usłyszymy jakieś słowo, zobaczymy kogoś, spotkamy kogoś, zobaczymy jakiś rodzaj spojrzenia, czasami to jest wręcz. Czasami, wiecie, to ja słyszę takie historie, że wiesz, on uścisnął mi dłoń, ale wiesz, jak on mi uścisnął tą dłoń? Tak, że poczułam, że aż ciepło przechodzi. To nigdy ci nikt ręki nie uściskał? Nigdy nikt nie miał ciepłej ręki, wszystkie takie zimne śledzie? Nie, ale to był taki, wiesz, uścisk, on był inny. To był inny uścisk. Przeżywaliście takie chwile? Takie momenty, kiedy jest coś zupełnie unikalnego. Wiecie, że to jest unikalne. Niby wszyscy robią to samo, ale jednak to jest unikalne. Gdzie Bóg dotyka naszych serc. Bóg przygotowuje nasze serca, dotyka naszych serc. Dotknął tą Samarytankę. I myślę, że dzisiaj jest taki czas, kiedy ludzie dookoła są przygotowani. Są przygotowywani przez Boga cały czas. Coraz większa jest grona osób, która jest jak Samarytanka. Pogardzana przez innych, może byłaby pogardzana, gdyby wyszły wszystkie ciemne strony na wierzch. Nie? Więc wszyscy starają się to zasłonić, schować. Samarytanka nie była w stanie, ona była taką jawną grzesznicą, niestety. Wstydziła się, nie mogła tego schować. I czy Pan Jezus w związku z tym, szanując jej taki wewnętrzny ból, wewnętrzny wstyd, nie poruszał tego trudnego tematu? Czy przyszedł z tym uczuciem takiej miłości, dobroci i koniec? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, 13 werset. Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Gdy polegasz na Jakubie i na ludziach, to da ci wytchnienie tylko wtedy, kiedy jesteś przy studni. Tylko wtedy, kiedy pijesz tą wodę. Gdy od niej odchodzisz, znowu czujesz się zagubiona. Znowu się czujesz źle. Znowu będziesz musiała tu przyjść. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ale gdy sięgniesz do Bożych źródeł, do Bożej wody, to ta woda nie tylko spowoduje, że gdy odejdziesz od źródła, będziesz się czuła dalej nasycona, ale jeszcze będziesz mogła być sama źródłem.
Ona będzie cały czas w Tobie odnawiana. Rzeczę do Niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Wiecie, to dosyć taki bolesny moment, nie? Pan Jezus mówi do Samarytanki, gdybyś znała Boży dar, gdybyś wiedziała, kim jestem, prosiłabyś mnie o wodę, ja bym ci dał taką wodę, która da ci zaspokojenie na zawsze. Da ci takie, jakim nawet sobie nie wyobrażasz. No więc daj mi tą wodę. Oczywiste pytanie, prośba. Uznała, że On może to zrobić, więc zrób to dla mnie. I Pan Jezus zrobi taki myk makabryczny. Przyprowadź tutaj męża. Nie? Równie dobrze Pan Jezus mógłby przyjść do mnie i powiedzieć, Beata, no to jak tam było z tą czy z tamtą sprawą, nie? A ja w tym momencie... Ostatnia rzecz, jaką byśmy chcieli wtedy usłyszeć, nie? Jest miło, jest fajnie, jest przyjemnie, jest bezpiecznie, a tu nagle bach! Wiele osób w ogóle, taka dygresja, wybaczcie, ale w takich normalnych, rodzinnych stosunkach, przyjacielskich stosunkach, wiecie, jest tak miło i fajnie, co będziemy poruszać drażliwe tematy, nie? Niech dalej będzie miło i fajnie. Po co psuć? Pan Jezus zepsuł! Tylko, że Samarytanka była na to gotowa, bo ona wiedziała, że to nie jest człowiek, taki zwykły. Ona już zauważyła, że to jest ktoś zupełnie niezwykły. Już uznała, że jest większy od Jakuba. Postanowiła mu zaufać, że rzeczywiście on da tą wodę, którą obiecał. I wtedy ta Samarytanka odpowiada, nie mam męża. Po prostu. Tyle była w stanie z siebie powiedzieć. Tyle do tego była w stanie się przyznać. Nie opowiadała całej swojej historii. Ale przyznała. Tak, bo tak Mesjaszu, Żydzie, jeszcze nie wiadomo, kto i co miała wtedy w głowie. Czy już jej się jawiło, że to jest Mesjasz, czy jeszcze nie do końca. Powiedziała, no tak, rzeczywiście. Jeżeli my usłyszymy takie pytanie od kogokolwiek, jakiegoś człowieka, jak często mówimy tak, no przepraszam, tak, no przykro mi, rzeczywiście, nawaliłam. No mam to na sumieniu. Wobec Boga, jeżeli przychodzimy z postawą, w zasadzie to co ci do tego, nie? No dobra, to było, minęło, no przecież nie to obiecywałeś, to zostaniemy podobnie jak Nikodem. Dostaniemy zagadkę za zagadką. Tu wcześniej rozmowa z Nikodemem. Pan Jezus starał się do niego dotrzeć, a on się trochę tu bronił, tam się bronił, troszkę się wymigiwał. Jeszcze odszedł niby przekonany, a jakoś nie do końca. Musiał dopiero kupę czasu musiał upłynąć, żeby się zupełnie nawrócił, zaufał, nie? A Samarytanka, taka prosta kobieta, Nikodem, wielki mąż Boży. A Samarytanka, zwykła, prosta kobieta, jawno grzesznica. Kobieta, która ma zupełnie nieuregulowaną przeszłość. Potępiona przez ludzi, odrzucona przez społeczeństwo. Sama się przed sobą wstydziła. I ona wtedy... W takiej sytuacji mówi, no tak, no była gotowa się zupełnie przyznać, zupełnie otworzyć. I co dostała w zamian? W zamian dostała jeszcze, a tak, dobrze powiedziałaś, miałaś 7, a ten nie jest twoim mężem. Dobrze mówisz, Beata, nawaliłaś w tej sprawie, ale wiesz, jeszcze w tamtej też nawaliłaś, nie? Taki dobry test, czy naprawdę jesteś szczery, czy naprawdę jesteś szczera, czy naprawdę chcesz przyjąć to, co ci chce dać. Ale Samarytanka chciała. Samarytanka chciała i mówi, Panie, widzę, żeś prorok. Samarytanka zauważyła, że to wspomnienie jej przeszłości nie służy do potępienia. Nigdy nie służy do potępienia. Służy do dalszej części. Zrozumiała, że jest ktoś, kto wie dużo więcej. I wiecie co? I teraz po tych jej słowach ja zrozumiałam, że ona przez cały dotychczasowe swoje życie była przez Boga przygotowywana. Ona przeżyła z Bogiem potężne doświadczenia. Ona pragnęła Bożej obecności. Ona pragnęła Bożego wybaczenia. Pragnęła Bożego prowadzenia. Pragnęła więzi z Bogiem. Ona już nawet tą więź zadzierzgnęła. Chciała ją zacieśniać. Bo następne pytanie, jakie jest, to nie jest to, co z tą wodą. Nie pytała o to. Ale następne pytanie jest, ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Bogu. Ona pytanie nie pyta o wodę, nie prosi o tą wodę.
ją nurtuje coś znacznie więcej. Ją nurtuje, jaki jest Bóg? Gdzie jest prawda? Czy to, co nas uczyli tutaj, to jest rzeczywiście okej? Przecież jesteś Żydem, ty jesteś prorokiem. To w takim razie, gdzie jest prawda? Jak należy Boga czcić? Czy robię coś nie tak? I Pan Jezus jej mówi wprost, jak nikomu wcześniej i rzadko komu później. Mówi absolutnie wprost. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. Wyznanie wprost Pana Jezusa. Bardzo prosty komunikat. O takim komunikacie przeszli prorocy, pisali, że pragnęli to poznać i nie byli w stanie. Ta prosta kobieta tego doświadczyła. Pan Jezus jej wytłumaczył najważniejsze podstawy wiary w Boga, kontaktu z Bogiem. Powiedział jej, owszem, u was jest dużo prawdziwych rzeczy. Prawdziwa Tora, historia taka miała miejsce, Jakub miał miejsce, dał wam tą studnię, budował ołtarze. To wszystko jest prawda, ale i tak te wszystkie cząstkowe prawdy nie sprawiają, że twoja religia daje ci zbawienie. Musisz przyjść, sięgnąć do źródła, jakim jest judaizm, niestety. Tam jest prawda. Nie w zachowaniu ludzi, ale w pismach. Stamtąd pochodzi zbawienie. Stamtąd pochodzi Zbawiciel. Ja jestem Nim. I Samarytance nic więcej nie trzeba było. Takie spotkanie twarzą w twarz ze Zbawicielem było wystarczające, żeby doznać tej przemiany. Ani nie prosiła o żadną wodę, ani nie pytała, no to gdzie ta woda? Ani nawet Jezus nie pytał, no to gdzie ta woda, którą miałeś mi dać się napić? To wszystko przestało mieć znaczenie. Czy nie była spragniona w środku dnia, w południe, picia wody? To jest coś niesamowitego, bo gdy z Bogiem zaczynamy nawiązywać taką naprawdę intymną, taką prawdziwą więź, na tym poziomie, o którym mówił Pan Jezus, na poziomie duchowym, dzieją się niesamowite rzeczy. Ja pamiętam u siebie kiedyś, kiedy zaczynałam studiować Pismo Święte, kiedy zaczynałam poznawać, brałam to pismo i tak byłam ciekawa, no dobra, co tam jest? Więc grzebam, ale tu mnie coś zainteresowało, no to grzebię dalej, no to jeszcze dalej, no to sprawdzam coś innego. Wiecie, ile godzin ja tak potrafiłam? Ile potraficie godzin tak szukać? Jak was coś zainteresuje, jak was coś głęboko dotyka? Długo, nie? Długo. Czasami jest już wieczór, czasami jest noc, patrz, matko, druga, nie trzeba się położyć spać. Czasami z kimś się rozmawia i się o czymś rozmawia i rozmawia. Wiecie, gdy jest ta bliska taka łączność z Bogiem, kiedy Bóg prowadzi, te jakieś takie cielesne rzeczy gdzieś jakieś znikają, nie? No najlepsze przykłady mężów Bożych, którzy płonęli na stosach. No nikt mi nie powie, że tam się nie da czuć bólu. No to jest żywy płomień, który ogarnia nogi, prawda, resztę ciała, nogi, palec ogarnie i już jest tragedia. A oni wielbili Boga. Co oznacza więź z Bogiem? Samarytanka tego doświadczyła. Prosta kobieta. Jej droga była bardzo prosta, zwyczajna. Boże, gdzie jesteś? W domowym zaciszu. Bez kapłanów, bez nauk, bez synagog. Tam szukała Boga. I Bóg sprawił, że w odpowiednim miejscu spotkała Mesjasza. I On mówi do niej proste rzeczy. Jeżeli będziesz prosiła, dostaniesz. Jeżeli poznasz, kim jestem, będziesz pragnęła tego. Poprosisz, dostaniesz. Poprosiła. Dostała. Stanęła twarzą w twarz ze swoim grzechem, którego się potwornie wstydziła. I co? I doznała wybaczenia. Nie mówił jej, on nawet nie powiedział, wybaczam ci. Ona odczytała to z jego całej postawy. Tu nie ma ani słowa o tym, że zostało ci to wybaczone, prawda? Spotkanie Boga powoduje totalną ulgę.
Więc taki ciężar leży na nas, spotykamy Boga, otwarci na Jego, na to, co ma nam do pokazania. Nie oczekujemy czegoś specjalnego, ale po prostu, co chcesz mi dać? Jak to jest? No to co to jest, to co chcesz mi dać? No dobra, to w takim razie daj mi to. No ale tu jest problem. Ja, taki jest mój problem, no i co dalej? No Bóg załatwia. I spada z człowieka ciężar. Człowiek staje się wolny. Człowiek nie napił się wody, niczego nie zjadł, a w podskokach leci do swoich. Jest napisane, w tej właśnie chwili przyszli uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Zostawiła dzban, z którym przyszła. Wszystko przestało się liczyć. Przestało się liczyć, że tam... Może niekoniecznie przestało się liczyć. Przeszłość przestała ją przygniatać. Przestała być dla niej problemem, który ją zatrzymuje w miejscu. Mogła dalej iść, mogła dalej żyć, mogła dalej się rozwijać. Do tej pory ta przeszłość ją tak przygniatała, że nie mogła jej przeskoczyć zupełnie. Zamknęła ją w domu, w tych swoich czterech ścianach, w odosobnieniu, bez kontaktów z ludźmi, bez możliwości uczenia się, poznawania, otwartości. Była totalnie zamknięta. Jezus zabrał ten ciężar i nagle ona zostawia dzban, biegnie do miasta i woła do ludzi, przed którymi przed chwilą się chowała. Chodźcie, i co jeszcze woła? On mi powiedział wszystkie moje grzechy. Chodźcie, zobaczcie, czy to nie jest Mesjasz. Ja mam do was pytanie. Beatka, Estera, Halinka. Tam jest taki gościu, który powiedział mi wszystkie moje grzechy. Chcecie go poznać? Chcecie go poznać? Ale to jest Chrystus. To jest Zbawiciel. To jest ktoś, kto przychodzi wyzwolić z grzechu. Ja jestem żywym dowodem tego, że wyzwala z grzechu. Zobaczcie, rozmawiam z wami. I to ludzie zobaczyli. Dlatego na jej słowa nie powiedzieli, co ty masz nam do powiedzenia, ty grzesznico. Nie. Oni wyszli wszyscy razem z nią. Zobaczyć to dziwowisko, tego dziwnego człowieka. Czy Samarytanka była mężem Bożym? Mąż Boży to jest ktoś, kogo serce jest zupełnie odmienione przez Bożą łaskę, uwolniony od winy, uwolniony od grzechu, po to, by dalej żyć świętym życiem, po to, by dalej służyć i być przejrzystym dla innych. I Samarytanka to właśnie przeżyła. A ostatnie słowa, jakie tutaj padają w kontekście Samarii, to są słowa mieszkańców Samarii. Mówili do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że Ten jest prawdziwie Zbawicielem świata. Szukałam, gdzie są słowa o Panu Jezusie jako Zbawicielu świata. Mnóstwo mężów Bożych wypowiadało się, Zbawiciel nasz, Zbawiciel ludu izraelskiego, Zbawiciel Izraela. Ale Samarytanie powiedzieli, to jest Zbawiciel świata. Na samym początku Jego działalności. Nie wtedy, kiedy już zmartwychwzbudzał. Nie wtedy, kiedy już rozmnażał chleb. Ale na podstawie tego, że znał przeszłość, uwierzyli, że będzie znał przyszłość, że jest wiarygodny. Poznali Jego miłość w tym duchowym sensie, w duchu i w prawdzie. Dziś świat dzisiaj potwornie tego potrzebuje. Nie potrzebuje cudów. Nie potrzebuje niezwykłych objawień. Świat potrzebuje prawdziwości Bożego doświadczenia. Potrzebuje Samarytanek, które pójdą i powiedzą, powiedział mi, co uczyniłam. I to wszystko zabrał jako ciężar. To przestało mi ciążyć. Świat, który dzisiaj jest totalnie zamknięty właśnie w tych takich udawaniu, w takim udawaniu. Wiesz, to nie jest mój problem. To w ogóle nie jest mój problem. Coś ty, to on. Nie? Ja jestem smutny, ale skąd? Zobacz, jestem imprezowicz. A wraca do domu i płacze. Zapija smutek. Świat jest pełen tak wielu masek, tak wielu takich murów obronnych postawionych dookoła. Niby jest wszystko fajnie dookoła, wszyscy się świetnie bawią,
A gdybyś tak przyjrzeć, to jest jedna wielka rozpacz. Świat jest potwornie smutny. Potwornie zagubiony. Potrzebuje od nas prawdy. Samarytanka zaniosła tę prawdę swojemu miastu. Najpierw poznała ją od Jezusa, doznała uwolnienia. To są, wiecie, to są takie zupełnie aż sloganowe prawdy. Ale jest bardzo dobry test, czy to jest dla nas slogan, czy to jest prawda w naszym życiu. Czy nam ciąży przeszłość? Pytanie podstawowe, czy ciąży ci przeszłość? Czy twoja przeszłość powoduje, czy rzeczy, które zrobiłaś, powodują, że nie masz odwagi do kogoś iść i powiedzieć coś, co potrzebne do powiedzenia? Że nie masz odwagi z kimś rozmawiać, bo między nami coś tam było, albo on coś o mnie wie. Jeżeli nie masz odwagi wprost, to naprawdę potrzebujesz bardzo Jezusa. Potrzebujesz uwolnienia od tego ciężaru, który cię zatrzymuje, który cię blokuje. Potrzebujemy wolności. Ludzie dookoła potrzebują wolności, a jak mamy im o tym powiedzieć, że jej nie doświadczamy? Musimy jej doświadczyć. Na każdym poziomie. Samarytanka, rozmowa z Samarytanką jest przepiękną historią, kiedy Pan Jezus z prostą kobietą, niewykształconą, z szemraną przeszłością, rozmawia prostymi słowami, ale podając czystą Ewangelię, bez żadnych przypowieści, bez żadnych figur retorycznych, bez żadnych zabiegów intelektualnych, żeby dotrzeć, jak trzeba było z Nikodemem troszkę, nie? Bo inaczej to on nie bardzo chciał słuchać. Mówił wprost. Ona przyjmowała wprost, od tak po prostu. I przemiana była wielka, nie tylko intelektualna, ale i taka fizyczna, życiowa. Stała się częścią społeczeństwa z powrotem, które jej nie chciało, a teraz już była okej. Teraz już nawet byli w stanie powiedzieć, że wierzymy nie tylko dzięki Twemu opowiadaniu. Czyli oni nawet byli w stanie uznać, że dzięki Tobie poznaliśmy Jezusa. Wiecie, jak się kocha ludzi, którzy przyprowadzili nas do Jezusa? Wiecie. To są bardzo bliskie osoby. Zawsze się o nich myśli z sentymentem, z ciepłem. Ludność w Samarii tak patrzyła teraz na tą Samarytankę. 2 dni temu była jeszcze bardzo niemile widziana, a teraz była takim ojcem duchowym, powiedzmy, nie? Bo przyprowadziła do Chrystusa, do Zbawiciela. Taka jest zmiana. I czasami tak się zastanawiam właśnie, na czym polega ta wielka, potężna Ewangelia. Jakich wielkich rzeczy trzeba przeżyć, jakie wielkie rzeczy trzeba poznać, jak głęboko trzeba grzebać. No, jak głęboko? Jak głęboko? Trzeba grzebać prawdziwie. Trzeba przed Bogiem być po prostu zupełnie otwartym i szczerym. To naprawdę nie jest dużo, ale to nam jest ciężko przeskoczyć. Bardzo ciężko nam to przeskoczyć. Pomagajmy sobie nawzajem. Pomagajmy sobie, jeżeli widzimy u kogoś, że coś szwankuje. Mówmy o tym wprost. Żeby pomóc. Wiecie, bo czasami to tak dla świętego spokoju czegoś nie dotyka. Albo się dotyka, no bo wiecie, o cudzych grzechach to się mówi tak standardowo. Nie w niechrześcijańskim świecie. Mówi się albo po to, żeby komuś dopiec, albo po to, żeby poczuć się lepszym, nie? Albo się o tym nie mówi. Ale w chrześcijaństwie jest inaczej. W chrześcijaństwie się porusza drażliwy temat po to, żeby pomóc. Bo bardzo często sobie nie uzmysławiamy w ogóle, jaki jest nasz problem. Samarytanka wiedziała, bo jej problem był jawny. No to ilości mężów trudno zaprzeczyć. No ileś się ich tam ma. Ale nasze grzechy bardzo często są bardzo ukryte. I prawie nikt o tym nie wie. Tylko Bóg i my. Gdzieś tam wyskakują czasami jakieś takie sygnały, nie? I czasami nam coś wyskoczy, że słuchaj, ale coś tu jest nie tak. Nie? Masz z czymś problem? Bo widzę, że jakoś tak się niezręcznie czujesz. Mogę ci jakoś pomóc, czy coś... Co się dzieje, nie? Chcesz mi coś powiedzieć? Warto się przyglądać. Warto być czułym dla drugiego człowieka. Tak jak Jezus był dla Samarytanki. Czułym. Tak po prostu czułem. Bóg taki jest. Czy czułość to słabość? Tak
Ta Boża czułość łamie twierdzę serca. Ta Boża czułość uwalnia. Ta Boża czułość daje nadzieję. Przez nas Boża czułość da nadzieję. Będzie łamać twierdzę. Będzie leczyć serca. Amen.